Cześć. Zanim zaczniemy, chciałem Wam pokazać playlisty na naszym kanale. Wystarczy kliknąć w ten link playlisty. Jak widzicie, mamy trzy główne kategorie: Polacy w podróży, emigranci i Kanadyjczycy. Każda z tych playlist zawiera wszystkie odcinki, na przykład Polaków w podróży. Tutaj po prawej stronie widzicie, macie je wszystkie. Emigrantów, których już jest bardzo dużo. Zobaczcie, ile tu jest ciekawych rozmów. I oczywiście seria Kanadyjczycy, gdzie tutaj są nasze rodzinne filmiki, gdzie pokazujemy nasze kanadyjskie życie. I oczywiście bardzo prosimy o subskrybowanie naszego kanału, jeśli Wam się podoba. Wystarczy kliknąć tutaj subskrybuj. Zapraszam do oglądania. Taki ciekawy efekt jest, bo dobrze się czuję, tylko szczęście mnie. To jest 5 stopni. Jakieś chyba prześlenie jestem. Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj kolejny odcinek Polaków w podróży i tym razem porozmawiamy z Leszkiem o dzikim pływaniu. Cześć Leszek, jak się masz? Mam się bardzo dobrze. Słońce właśnie widzę przez okno, że jest, a było bardzo deszczowo i bardzo wiecznie, więc cieszę się z dobrej pogody tutaj. U mnie. Super. No u nas nie ma niestety słońca. Od kilku dni mamy taką angielską pogodę. Tak jak Ci przed chwilą wspomniałem, nie mamy śniegu, co się raz tylko zdarzyło, odkąd tutaj przeprowadziłem się do Kanady, tylko raz pamiętam, mieliśmy chyba 7 lat temu zielone święta i w tym roku drugi raz, pogoda jest tak koło zera, teraz było nawet plus 7, więc no ta klimat się zmienia niestety i u nas powinien być metr śniegu i minus 10 przynajmniej, tak jak Ci też zresztą wspomniałem wcześniej, ale Wy tam macie dość ciepło, mówiłeś plus 6, tak? No plus 6, takie wiesz, plus 10. Ja mieszkam nad samym morzem, na wyspie Wolin, więc tutaj jest cieplej niż na dole w Polsce, tam niżej. Zdecydowanie cieplej zwykle, zimą. Tak, to już nie są te zimy co 20 lat temu, które, czy tam 30 lat temu, które ja pamiętam, że mieliśmy praktycznie takie zimy, jak teraz tu mamy w Kanadzie, gdzie, tak jak mówię, już się tutaj troszkę z roku na rok też jest coraz słabsze są te zimy. Leszku, jesteś, może szybko przytoczę, jesteś magistrem fizjoterapii i psychologii. Czy możesz w skrócie przybliżyć Twoją ścieżkę zawodową, abyśmy Cię lepiej poznali? Tak, no zajmuję się od zawsze fizjoterapią małych dzieci. Pracuję z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, zaburzeniami rozwojowymi. Interesuje mnie rozwój psychoruchowy i wspieranie dzieci, niemowląt małych dzieci. Także cały czas pracuję praktycznie. Przez 24 lata też tego uczyłem jako nauczyciel akademicki na Śląsku, ale też postanowiłem, że ze względu na to, że moją miłością jest woda, dzika woda na całym świecie najlepiej, że muszę mieszkać nad wodą, więc przeprowadziłem się na Bałtyk z całą rodziną, na wyspę Wolin. Jestem bardzo szczęśliwy. Też podsumowałem tą moją, w cudzysłowie, karierę fizjoterapeuty książką, która niedawno wyszła. Mogę już ją od razu pokazać. Jest to Dzikie dziecko, która jest takim poradnikiem przede wszystkim, bo przez te 24 lata ludzie się zawsze mnie pytali, ale jak mam dziecko układać, ale jakie mam kupić buty, ale jaki sport jest dobry, ale czy to mogę zrobić, ale czy tamto mogę zrobić. No i postanowiłem, że w pewnym momencie, że będę miał to zapisane i będę to rozsyłał e-mailem, te niektóre rzeczy, bo już nie chciało mi się powtarzać. No i później z tego wyszła książka. No a jeszcze rozgaduję się trochę, ale to już powiem o tej książce. Chciałem, żeby też ta książka nie była tylko poradnikiem, ale była też ideowa. To znaczy ja zmierzam do tego, żeby powrócić do natury, żeby powrócić do jakiejś prostoty w obcowaniu z naturą,
Może odzyskać też to, co tracimy w trakcie rozwoju cywilizacji. I o tym też jest ta książka, czyli jak po prostu nie przekombinowywać, jak najprościej jakieś rzeczy robić z dziećmi, żeby to było dobrze zrobione i żeby też nie ulegać jakiemuś takiemu marketingowi, który nas osacza i mówi, że muszę mieć takie nosidło, taki fotelik, zabawka to musi być taka, a nie inna, żeby to po prostu przewartościować i wrócić do tych rzeczy, które tak naprawdę nie były złe i wspomagały rozwój dzieci. No to tak bym powiedział zawodowo. No i teraz pracuję dalej tutaj z dziećmi na Pomorzu, malutkimi w Kamieniu Pomorskim. No i jestem bardzo zadowolony. To jeszcze raz może powiem, jaki jest tytuł twojej książki. Jest to Dzikie dziecko, jak wspierać rozwój psychoruchowy dziecka w zgodzie z naturą. Tak. A gdzie można kupić tą twoją książkę i czy jest też w formie elektronicznej? Tak, książka jest właściwie w większości księgarni internetowych, czasem stacjonarnych też w Polsce. I jest też e-book, także kto tam korzysta z jakiego miejsca w internecie, gdzie kupuje książki, to praktycznie powinna być. Także też starałem się, żeby to była książka, żeby była mądra, żeby to było coś mądrzejszego nawet od autora, ale żeby była prosta, żeby to było coś takiego bardzo jasnego. To jest coś, czego ja chciałem takiej książki, jak powiedzmy 20 lat temu poszukiwałem takiej książki. No i nie było jej, no to postanowiłem, że ją po prostu muszę napisać. Więc tak trochę dla siebie młodszego. To na pierwszym miejscu napisałeś ją dla siebie, ale jednak to bardzo fajna książka i inne osoby też z niej oczywiście mogą korzystać i ułatwiłeś sobie pracę, bo tak jak mówisz, nie musisz tego wszystkiego powtarzać, tylko każdy może sobie to przeczytać w swojej książce. Tak. Właśnie. Ale przejdźmy do najważniejszej kwestii, którą jest pływanie. A proszę powiedz, skąd wzięła się nazwa Dzikie Pływanie? To jest taka nazwa, można powiedzieć, wiesz, dwuznaczna, no bo z jednej strony chodzi mi o dziką wodę, czyli o takie zanurzenie, doświadczanie takiej przyrody, że jest albo, wiesz, nurt porządny, albo są fale, po prostu to nie jest ujarzmione przez człowieka, albo jest bardzo zimno, bo zimno też mnie bardzo ciągnie, zimna woda. Zimna woda jest poza tym, te zimne akweny są takie niewyeksplorowane sportowo, tak? Że na przykład, wiesz, rzeką typu Amazonka czy jakąś ciepłą rzeką, to tam ktoś jeszcze płynął, ale wiesz, gdzieś na taką północną rzeką, subarktyczną albo arktyczną, to już nie, więc to też mnie tak ciągnęło. No i dzikość to, żeby uprawiać sport czy tą przygodę w taki najprostszy sposób, żeby, wiesz, nie mieć neoprenowej pianki i spróbować się przystosować, żeby rezygnować z jakichś tam wygód, że pływa się po prostu w kąpielówkach, pływa się w czepku i okularkach, ale niewiele jest naprawdę więcej, że staram się dostosować do tego miejsca, poczuć się częścią przyrody. To myślę, że to jest istota tego. Super. A jakie jest twoje największe pływackie osiągnięcie? No właśnie, tutaj mam taką odpowiedź, że nie mam takiego jednego osiągnięcia. Powiem, że pływałem wyścig, który tam też trochę współorganizowałem, na Antarktydzie i to było w wodzie minus 1,2 stopnia na kilometr i to było duże wydarzenie dla mnie u brzegów Antarktydy. Przepłynąłem milę angielską w Arktyce jako pierwszy w historii, no to też duże, ale przepłynąłem Wisłę po prostu w Polsce całą etapami z kolegą Łukaszem Tkaczem. No i teraz zrobiłem długą trasę na jeziorze Titicaca, byłem teraz na rzece Yukon, przepłynąłem 250 km na Alasce i powiedziałbym tak, że po prostu podoba mi się całość. Że wiesz, że mam dużo takich różnych rzeczy i to tworzy dla mnie, tworzy to jakość. Jakbym myślał o jakiejś jednej rzeczy, to wiesz, dużo miałem takich, że nie byłem taki w pełni usatysfakcjonowany, bo wiesz, albo czas miałem nie taki, jak chciałem, albo coś, albo na przykład nie przepłynąłem takiego dystansu dokładnie, jak zakładałem, albo coś tam mi nie wypaliło. Także niektóre miałem wyprawy, czy takie rzeczy, bym powiedział, na remis. No ale no Yukon mi taki wyszedł dokładnie tak, jak chciałem po prostu. Natomiast jak to zbiorę wszystko, no to jestem zadowolony, jestem usatysfakcjonowany i wręcz
wiesz, nie mam takiego ciśnienia sportowego, że muszę coś udowodnić, nie? Że kurczę, jak sobie pomyślę, a Yukon, a Antarktyda, a Wisła, a jeszcze w monopłetwie przepłynąłem Zatokę Gdańską, a nie, no to wszystko to już całkiem nieźle. O, tak do tego podchodzę. Ale takie... To może które z tych... Tak? Jakbyś mnie miał zapytać, że muszę jednak wybrać, to Antarktyda i Yukon. To te dwie rzeczy. I rzeka Yukon. Mhm. Ja właśnie oglądałem to wideo tam na Antarktydzie, jak płynąłeś, to powiem ci, no temperatura wody była minus 1 stopień, tak? Minus 1,2. Chcieliśmy też, żeby było jeszcze zimniej, bo woda zamarza, słona w minus 1,6, ale po prostu nie było warunków. Myśmy bardzo długo szukali takich warunków, żeby cała ekipa sobie krzywdy nie zrobiła, wie, żeby kapitan nie dostał zawału statku i tak dalej. No, także no to zupełnie fantastyczne doświadczenie. Powiem ci jeszcze, że tego nie widać na filmie, że za mną w wodzie płynęło sporo pingwinów. I one po prostu, wiesz, podążały za mną. I część zawróciła, a jeden płynął w ogóle dalej. Ale ja nie miałem takiego, ja miałem poczucia, że coś płynie koło mnie, ale byłem taki wszechogarnięty emocjami takimi pozytywnymi, że Boże, to ja jestem tutaj, wiesz, że ja po prostu, te emocje spowodowały, że miałem jakieś zaburzenia z postrzegania, nie? Widziałem tylko, że jest bardzo błękitnie pod wodą, bo tak jest na Antarktydzie, tam gdzie byłem, że robię coś po prostu wyjątkowego, fantastycznego. No, czułem, że to jest rzeczywiście przygoda życia, nie? I też takie miałem poczucie, że tak jak czasami na wyprawach mówię, dobra, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, no to dobra, to przyjadę drugi raz, albo tutaj, no jak byłem na Antarktydzie, to pomyślałem, że ja to po prostu muszę to zrobić, ja tu jestem, tutaj dotarłem, ja to po prostu zrobię, to jest moje, ja to zabieram po prostu na wieczność już, nie? Więc tak bardzo, bardzo byłem zmotywowany i no i wszystko wyszło. Nie wiem, jak ty możesz wchodzić do takiej zimnej wody, a wracając do tych pingwinów, to one chyba były bardzo zaciekawione, bo to jakieś obce ciało dla nich było, którego nigdy nie widziały, chyba żeby tam człowiek płynął, więc pewnie z zaciekawieniem patrzyły, co ty tam robisz w ogóle w tej zimnej wodzie. No tak, a z drugiej strony chyba wiedziały, że nie jestem lampartem morskim, który tam pływa, więc że nie stanowię zagrożenia też, prawda? To też ciekawe, nie? No bo lampart jest taki wężowy, on jest takim wielkim wężem, tak porusza się, no jest to foka, no ale tak porusza się jak wąż, bardzo szybko, 40 km na godzinę nawet, no więc wiedziały, że nie, że no. Zgadza się. A pewnie, bo też płynąłeś na Alasce, na rzece Yukon, to pewnie było zupełnie inne wyzwanie. Jaka była tam temperatura wody i ile kilometrów ty wspomniałeś wcześniej? 250 kilometrów przepłynąłeś tam na tym koni. Tak. Jak długo, ile czasu ci to zajęło, aby przepłynąć te 250 kilometrów? Zaplanowałem na to, tak nie byłem wcześniej tam, nie trenowałem, ale tak po prostu patrząc w internet i mając doświadczenie spływania tylko w rzece Wiśle, która zresztą jest, jeżeli chodzi o przepływy, 6 razy mniejsza, ale zaplanowałem, że przy tym prądzie, tam przy temperaturze powinno mi to zająć około 5 dni. Miałem jeszcze 2 dni, ewentualnie 3 dni jakiegoś takiej rezerwy, no bo naprawdę różne rzeczy się mogą zdarzyć. I rzeczywiście udało mi się przepłynąć tą trasę 250 km z Eagle wioski do Circle w 4,5 dnia. Tak, no pływałem przez pierwsze dni po 60 km, no i później w ostatni dzień, no co tam mi zostało, już tak niewiele, bo płynąłem tylko do południa. I temperatura wody to jest właśnie to są te zmiany klimatyczne, bo nastawiałem się, że może to być 16 stopni, ale tak naprawdę bardzo, bardzo długo było 19 stopni, czyli to jest naprawdę ciepła woda, jeśli się pomyśli o Alasce, prawda? 19 stopni, no to jest taka woda tutaj w Bałtyku, którą tutaj mam latem. Natomiast no są tam też dopływy i te dopływy, jakiś dopływ, rzeczywiście jakaś rzeka wpadała do Yukonu, no to ta woda się robiła, spadała do 12-14 stopni.
i się dłuższy czas utrzymywała na tym poziomie, czyli czasami w takiej chłodniejszej wodzie płynąłem 2-3 godziny. I żeby sobie to też wyobrazić, no to rzeczywiście wyglądało to tak, że rano wskakiwałem do rzeki, no i płynąłem do wieczora kraulem. No i co? Ale też po gdzieś półtorej, jak mijało około półtorej godziny, to starałem się dopłynąć do jakiejś wyspy albo jakoś się przebić do brzegu, żeby coś po prostu zjeść tak na spokojnie i wypić na przykład. I robiłem jedną przerwę w cudzysłowie obiadową, czyli no, wyciągało się jakiś palnik, no bo miałem też ze sobą ratownika Adriana Ucińskiego i miałem ekipę filmową. Dzięki temu, że była ekipa filmowa Tomasza Woźniczki, no to mi po prostu zrobiło całą logistykę, można powiedzieć, bo były dwa kanu i w momencie, kiedy ja dopłynąłem do brzegu, no to chłopaki no, coś tam wyciągali, przyrządzali jakieś jedzenie. Chociaż to też było proste, bo kupiliśmy sobie w Fairbanks po prostu w Walmarcie trochę jedzenia liofilizowanego, więc żeby też zmniejszyć pakunki, więc wszystko było takie dość sprawne. I też bym powiedział, że no właśnie ona to była dzika wyprawa, tak? No bo pomiędzy Eagle a Circle tam po prostu no, naprawdę nic nie ma, nie? Jeżeli się już wypłynie i to wpław, no to i przepłynie się 50-60 kilometrów, to nie ma takiej opcji, że się zawrócę jakoś czy zrezygnuję. To po prostu to jest dzikość. Ale z drugiej strony byli chłopcy, którzy no czasem mi powiedzieli, nie Leszek, nie, krzyczeli tam, nie płyń tamtędy, no bo płyń tędy albo tam no, rozbijali obóz, tak? Ja też obóz rozbijałem wieczorem, także to dawało mi takie poczucie bezpieczeństwa, że nie jestem taki zupełnie sam na rzece, a w ten sposób czasami pływam też w Wiśle, też po prostu z bojką pływałem etapy samodzielnie albo z kolegą, który był w wodzie bez żadnego zabezpieczenia, więc tutaj po pierwszym dniu zacząłem się czuć komfortowo, bo jeszcze, żeby coś powiedzieć o Yukonie w porównaniu na przykład z rzekami w Polsce, no to w Polsce też znajdziesz w niektórych odcinkach dzikie rzeki, dziką rzekę, tak na przykład Wisłę, ale tam człowiek coś wcześniej robił, na przykład budował jakiś kawałek, nie wiem, tamy albo jakieś są pylony z mostu czy coś. Może ci się coś stać ze względu na to, że człowiek coś tam zrobił. Natomiast w Yukonie, jak już widzisz, jak on pracuje, ta wielka rzeka, no to możesz być prawie pewny, że człowiek tam ci nie zostawił żadnej pułapki, nie? Że tam, wiesz, nie wpadniesz na coś, jakieś, nie wiem, ruiny czegoś tam, nie? Więc to mi dawało takie paradoksalnie w tej wielkiej rzece takie poczucie bezpieczeństwa też. I jeszcze ci powiem dalej, choć wiem, że się rozgaduję, bo też ludzie, którzy pomyślą sobie, że no co, ja płynąłem w 19 stopniach albo tam w 14, no to jakiś to jestem lodowym pływakiem, ale trzeba brać to pod uwagę, że ja praktycznie płynąłem te 4,5 dnia i wiesz, ja mogę pływać w bardzo zimnej wodzie, ale to jest kwestia dystansu i jeżeli ta woda ma 16, 17 stopni, 18, to i tak ci się ta hipotermia po tych kilku godzinach po prostu rozwinie. Także to było wykańczające pływanie w jakiejś lekkiej hipotermii. Tylko no, to robiła ta długość dystansu po prostu. Zgadza się. Jak wszedłeś do tej wody, to ci chyba było na początku gorąco, jak wcześniej pływałeś w -1, to tam to była ciepła. W ogóle jak bierzesz prysznic, to ty w ogóle przekręcasz na ciepłą wodę, czy tylko w zimnej się kąpiesz? Wiesz co, tak naprawdę ja podchodziłem do wszystkiego racjonalnie i jak włożyłem nogę do Yukonu i wiedziałem, że ona ma tam, nie pamiętam na samym starcie, musiałem to sprawdzić, powiedzmy 18,5 tam było czy coś, to ja odetchnąłem z ulgą, mówię, że powiedziałem sobie, że ja chyba dam radę te 4,5 dnia, że ona mnie termicznie na długim dystansie nie wykończy. I pamiętam, że wszedłem do rzeki Nenana wcześniej, żeby potrenować koło Fairbanks gdzieś tam i ona była chłodniejsza. I wiesz, no ja wiem, że ona była trochę chłodniejsza, ale tak sobie pomyślałem, że jeżeli Yukon będzie 2-3 stopnie chłodniejszy, to nie wiadomo, czy to się uda, że to będzie takie bardzo, bardzo ciężkie. Natomiast, także się cieszyłem w sumie, że wiesz, że była trochę cieplejsza.
Natomiast, bo wiedziałem, że mam szansę, że mi się to w ogóle uda. Natomiast powiem ci teraz z tymi zimnymi prysznicami, to jest w ogóle dziwna sprawa, bo jak włączę sobie prysznic zimny na plecy, to on jest dalej zimny. Ale jak wchodzę do morza, to nie jest mi zimno. To te receptory są przyzwyczajone i to jest dziwne. Wiesz, wchodzę, mam taki rytuał, że idę, zalewam sobie twarz, wiesz, żeby ten impuls szybko doszedł do mózgu, że to jest zimna woda, zaciągam tą wodę do nosa, po prostu idę, jestem skoncentrowany i zaczynam płynąć. I jest okej. Okay. I nie wariuję w ogóle, nie mam, wiesz, jakiejś tam hiperwentylacji, jakiejś tam, to jest za mną, to jest wszystko wytrenowane. Ale jak jestem, jakbym miał wziąć prysznic, no to po prostu nie leję tej zimnej wody na plecy. A powiem ci szczerze, tutaj pewnie podpadnę, ale generalnie to najbardziej by mi się podobało, żeby zrezygnować z tego prysznica i żeby mógł, wiesz, rano wychodzić, nawet przed pracą i po prostu wskoczyć do morza, przepłynąć się, ubrać się i po prostu iść do pracy i umyć sobie tylko zęby, więc, wiesz, zmierzam w tym kierunku, ale nie zawsze, nie jestem taki twardy, żeby to po prostu wszystko zorganizować, bo jednak, chcę się umyć, nie? Ale to by było takie, wiesz, romantyczne, wiesz, skakujesz, przepływasz, szybko się ubierasz, idziesz do pracy. I czasami mi się to udaje, nie? Że wiesz, nie dotykam w ogóle, nie? Oprócz szczoteczki do zębów, to no. Nieźle. To no tak, bo ty w sumie, jak jest nawet w zimie, też możesz iść nad morze i po prostu się wykąpać. To ciebie nie jest problem. A jak długo przygotowywałeś się do tej wyprawy na Alasce i jaki był duży twój team? I ty chyba cały czas jedno kanu płynęło obok ciebie? Najpierw jak długo się przygotowywałem, więc odkąd zacząłem pływać, ale tak już pływać maniakalnie, powiem, nazwijmy to po imieniu, no to był 2007 rok, że stwierdziłem, że to będzie moje życie, będzie pływanie w różnych akwenach. To dużo pływałem w rzekach w Czechach, bo zaczynałem to pływanie, doświadczenia nabierałem w klubie czeskim takiego pływania w zimnej wodzie. No i później przyszedł taki moment, że mówię, kurczę, nie, no to trzeba teraz, jak tam pływałem w rzekach, to trzeba zacząć pływać rzeki w Polsce, zobaczyć, czy się to da zrobić. I w 2016-17 myślałem w ogóle już o tym Yukonie na Alasce i rozpoczęły się przygotowania i całe pływanie Wisłą wpław, całej Wisły wpław było też treningiem i takim przygotowaniem do pływania Yukonu. No i to się sprawdziło, bo też w takim chyba mentalnie, że wiesz, że wiedziałem ja naprawdę, jakie są zagrożenia, jak wyglądają wiry, jak mam nawigować. To takie pływanie sportowe, nazwijmy po rzece, to jest po prostu inne pływanie niż pływanie na basenie. I wiesz, nabrałem dużo tego doświadczenia, bo ja przepłynąłem tą Wisłą po prostu 1000 kilometrów. I tylko bałem się, czy to jest wystarczające, czy ten Yukon nie będzie, wiesz, tak inny, że to będzie za mało, ale okazało się, że nie, że mniej więcej, wiesz, oprócz skali, to rzeczywiście to wszystko pracuje bardzo, bardzo podobnie. Po drodze chciałem Lenę w Rosji, na Syberii płynąć, bo pomyślałem, że to będzie w ogóle łatwiejsze też logistycznie dla mnie i finansowo, ale była pandemia, tak. Potem wojna i wróciłem do tego pomysłu Yukonu. Natomiast jeśli chodzi o team, to były dwa kanuły. Także właśnie bardzo komfortowo. Duże kanu, na jednym kanu, chłopcy się zmieniali. Była ekipa filmowa, czyli Tomasz Woźniczka, był Michał Zuberek, który był dźwiękowcem i jeszcze był Piotr Sadurski, który jest fotografikiem, ale jest też płetwonurkiem i budowniczym łodzi. On się bardzo dobrze zna na kanu, na tych wszystkich rzeczach sprzętowych. Także to było, jest jeszcze archeologiem podwodnym. Także ekipa po prostu, wiesz, no dream team. No i Adrian Uciński, też taki ratownik medyczny i ratownik wodny, który specjalizuje się właśnie w dzikiej wodzie. Więc no mówię ci, że te dwa kanu powodowało, że no niby miało być dzikie pływanie, ale ja nigdy na wyprawach nie miałem takiego komfortu, nie? Nigdy się tak się komfortowo nie czułem. Po prostu miałem płynąć, wiesz, jasne, że wszystko się mogło wydarzyć, ale tak było. No i
Nie mam takiego zwyczaju, że cały czas płynę przy łódce. Lubię się wypuszczać. Jeżeli gdzieś tam nie mają, wiesz, w obrębie wzroku, w miarę też wiedzą, że no, nie będzie zaraz Niagary po prostu, nie? Tylko że to, wiesz, stabilnie ta rzeka płynie. No bo różne rzeczy się mogą zdarzyć, nie? No, to wiesz, to lubię to takie... Lubię tą samotność też. Lubię tą samotność, ale jednocześnie wiem, że ktoś tam nade mną czuwa. To jest coś idealnego, nie? No. Super. Super sprawa. A wspomniałeś, że miałeś ze sobą też ekipę filmową. A kiedy będzie można obejrzeć właśnie relacje z tego wydarzenia? Tak. Film ma z tej wyprawy. Roboczy tytuł Biała Gorączka i Tomasz Woźniczka kręci go, czy tworzy go 4 lata i teraz jest na... Bo to jest w ogóle taka poważna sprawa, wiesz, że to ma być na duży ekran, ma być na wiosnę. Dostał dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Tomek jest w ogóle takim wziętym operatorem. Jest w ogóle film, nazywa się Chleb i Sól, teraz jeden z ostatnich, gdzie jest autorem zdjęć. Jest to film, który jest nagradzany, ma bardzo dobre recenzje. Także no, to w ogóle duży zaszczyt dla mnie, że wiesz, że się zainteresowała taka ekipa. No, tak. Że ja w ogóle sobie myślę w ten sposób o tym wszystkim, że to, wiesz, ten Yukon to taka była trochę nagroda dla mnie, że wiesz, tyle w tych stawach pracowałem, w stawach w sensie pływając w jakichś stawach na Śląsku, wiesz, w tych rzekach, no, że wykonałem taką pracę i no i coś takiego przyszło, nie? Coś takiego, no, że mogłem zafunkcjonować w ogóle w takiej sytuacji. Tak to odbieram. Tak, super. A jakie niebezpieczeństwa na ciebie czekają, podczas gdy jesteś w wodzie? Czy jest coś szczególnego na co, bo wspomniałeś też, że są te wiry właśnie, ale co, jeśli już widzisz taki, czy ty widzisz wcześniej taki wir, albo co się w ogóle stanie, czy kiedyś w ogóle wpadłeś w taki wir, jak to wygląda? Mhm. Niebezpieczeństwa zależą od tego, w czym pływamy, w jakim, czy to jest morze, czy to jest, wiesz, czy to jest rzeka. Jeżeli chodzi o rzeki, no to wszyscy się boją wirów. Moje doświadczenie było takie, że płynąc Wisłą, płynąłem taką Wisłą powodziową, czyli w bardzo wysokim stanie, która mocno wylewała na boki i była bardzo szybka. I no i w pewnym momencie dopływał Dunajec, który też był powodziowy. No i tam występowały wtedy takie wiry, które miały, nie chcę jakoś tam przesadzać, ale 6-8 metrów szerokości, że to krążyło i wiesz, było takie oko wiru, do którego mógłbyś nawet zajrzeć chyba dronem, no ale mógłbyś, wiesz, i to krążyło. No. I ja postanowiłem, wtedy był ratownik na kajaku i postanowiliśmy, a ja miałem przyczepioną też bojkę, że będę to przepływał, mój kolega drugi też, była jeszcze pływaczka dziewczyna, żeby to też przetestować, co się będzie działo. No to z takim, wiesz, no podjęliśmy to ryzyko, no i te wiry nas po prostu nie wciągały, czyli nawet takie duże wiry na rzece, która miała w głębokości wtedy, bo ten poziom rósł 10 metrów, 12 metrów, te wiry nas nie wciągały. One nam zmieniały pozycję ciała, rozrzucały nas, wiesz, zabierały nam rękę, odwracały nas, ale jeżeli masz technikę pływacką i nie spanikujesz, to płyniesz po powierzchni po prostu. I też nie robisz czegoś takiego, że nurkujesz do wiru, żeby się odbić od dna, bo czasem są takie rady, ale tak naprawdę jak zanurkujesz do takiego wiru, to tracisz zupełnie orientację. Nie wiesz, gdzie jest dół, gdzie jest góra. Wir też powstaje na jakiejś kłodzie, na jakimś kamieniu, na jakiejś skale, więc możesz zanurkować i na przykład rąbnąć się o coś, prawda? Więc tego się nie robi. Wir przepływasz sobie na górze, więc wiedziałem, że tego typu wiry tej wielkości są okej. Okay. Co innego wiry na przykład morskie w cieśninach albo na przykład przy jakichś budowlach hydrotechnicznych, one mogą być większe i po prostu nic nie zrobisz. I teraz było takie pytanie, jeśli chodzi o Yukon, jeżeli to jest większa rzeka, czy w takim razie tam nie będzie większych tych zjawisk. Ale Yukon w tym środkowym, i tego się bałem, ale Yukon w tym środkowym biegu, on się rozlewa, jest taki, wiesz, nurty są warkoczowe, jest pełno wysp i tak dalej, więc tak jakby te Wisły
polskie były ułożone. Jedna, druga, trzecia, czwarta, ale generalnie te głębokości, no nie wiem, jakie dokładnie tam są przeciętne, jakie były największe głębokości, bo nie mogę tego wiedzieć, ale wiesz, często tak było, że to było 2 metry, 3, 5, 9, więc te zjawiska były bardzo, bardzo podobne. Po prostu ta rzeka była dużo, dużo szersza, dużo bardziej dziko było. Ona płynęła 2 km na godzinę szybciej niż Wisła, czyli tam powiedzmy Wisła, nie wiem, 2, 2,5, a to było 4, ale to miałem policzone i wiedziałem, że powinno być dobrze. Więc to jest taka rzecz. No jeżeli chodzi o Yukon, to bałem się trochę gryzli, oczywiście, ale ja chyba najbardziej z całej ekipy. Boisz się, jak gdzieś tam się zapuszczasz w Kanadzie, czy jesteś wyluzowany? No tutaj raczej, wiesz, mnie tu w okolicach nie ma takich, wiesz, no są oczywiście tam niedźwiedzie, nigdy nie widziałem. Jedyne co z takich zwierząt, no to kojoty. To tutaj, ja mieszkam na obrzeżach Ottawy, to czasem tutaj widzimy kojoty i nawet mieliśmy kota, którego niestety złapały, bo mieliśmy kota, który zawsze musiał wychodzić codziennie i przez całą noc zawsze był, to jest dłuższa historia, zawsze był minus 25, ja się o niego bałem, my przygarnęliśmy tego kota, minus 25 czasem było w zimie i on musiał wyjść na dwór. Nie było siły, żeby nigdy mu się nic nie stało, no ale niestety zima mu nie dała rady, ale dały mu radę. Niestety kojoty go tutaj złapały. No i tak się. To jedynie to tak widzimy od czasu do czasu kojoty i czasem je słyszymy, bo my mieszkamy też przy lesie, to w nocy je słychać, bo one wiadomo uaktywniają się bardziej, a wieczorem i w nocy. Ale tak niedźwiedzi to raczej nie widzimy. Kiedyś u mojego syna zamknęli szkołę, bo gdzieś tam w okolicy pojawił się jakiś też mały niedźwiadek, więc to też pamiętam takie tutaj. No i tu koło mnie w sumie też widziałem wrzucali na Facebook tutaj osoby zdjęcia, gdzie tu bardzo w sumie blisko mnie był tam, no oczywiście nie był grizzly, ale był jakiś tam niedźwiadek i też wrzucali zdjęcia. Aha. A czy mieliście spray na niedźwiedzie? Tak, tak, mieliśmy spray na niedźwiedzie. Mieliśmy to też przećwiczone, wiesz, to, że mieliśmy tą jedną ręką to wszystko zrobić. Na początku, no bo to rzeczywiście w tych miejscach są te gryzli i tam przychodzą też pić do Yukonu. Nawet w tych dwóch wioskach mówią, że praktycznie codziennie przychodzą rano się napić wody. No i na początku chcieliśmy robić, wiesz, jakieś tam warty. Spaliśmy na wyspach specjalnie, żeby widzieć, czy coś się zbliża wodą, żeby lepiej było, ale wiesz, taki trzeci, czwarty dzień, może też trochę już się bardziej zrelaksowaliśmy, czy przyzwyczailiśmy się, że no coś takiego może być, no i po prostu, no żyje się. No natomiast jak spytasz mnie o morze, no to trochę się boję rekinów i zawsze to sprawdzam. Chyba takim miejscem, gdzie rekinowym bardziej, no to pływałem w Afryce z wyspy Robben do Kapsztadu. No i tam jest taka właśnie sytuacja, że po stronie Oceanu Indyjskiego, czyli tam bardziej od Przylądka Dobrej Nadziei w kierunku wschodnim, jest sporo rekinów. Po prostu jest tam taka zatoka Fallsby. To praktycznie no, bardzo często i są też cały czas są patrole, które mówią, że jakiś rekin nam został zauważony. Natomiast po tej drugiej stronie z jakiegoś powodu, czyli właściwie koło Kapsztadu, tych rekinów jest znacznie mniej po stronie atlantyckiej, że jakoś bardziej preferują tą wodę, chociaż to jest tak bardzo blisko. No i też taka była zasada, że jak widzi się uchadki pływające, czy tam uchadki, czyli foki po naszemu właściwie, tak to jest co innego, ale dla nas, dla Polaków to chyba jest to samo, no to jak są foki, no to w sumie nie ma raczej rekinów. No jak płynąłem, to miałem humbaka, miałem sunfish, zapomniałem teraz po polsku, bardzo, bardzo dużą rybę samogłowa. Ta uchadka jedna to w ogóle długo ze mną płynęła, ale no, to oznaczało, że akurat nie ma na tej trasie rekinów i bardzo się cieszyłem, że jest ta uchadka. No wiesz, jeszcze dostałem taką radę, że jak się coś szorstkiego o mnie otrze, to mam się wycofywać na łódź, szorstka skóra, a jak gładka, to mam zachować spokój i płynąć dalej. Ale jeszcze jest taka zasada podobno, że wiesz, że rekiny siedzą w bankach głównie, nie? A nie w wodzie. Że, inaczej mówiąc, że to są bardzo rzadkie spotkania, a nawet spotkanie
rzadko kończy się rzeczywiście jakoś tragicznie. Młode rekiny podobno czasem zaatakują, bo jeszcze nie wiedzą, że człowiek im nie smakuje i muszą spróbować, dlatego nie wiem, odgryzają nam rękę albo bardzo często nogę, ale tak naprawdę nie pożerają. No, wiem, że teraz wygląda na to, że jest jakby trochę więcej ataków rekinów ostatnio, prawda? Słyszymy? No, ale to jest w dalszym ciągu bardzo mało w skali świata, więc tak sobie to tłumaczę. O. No ja nie wiem, czy wszedłbym do wody, jeśli bym wiedział, że tam mogą pojawić się rekiny. No ale jeszcze wszędzie ty mogą dość... wejść. No zgadza się. A wspomniałeś też przed naszą rozmową, że mieszkałeś trochę w Kanadzie, że był taki epizod i że mieszkałeś trochę chyba w Toronto dokładnie. Jak to wyglądało i kiedy tutaj byłeś? Właściwie to ja byłem na żniwach 20 lat temu, albo już więcej niż 20, bo już mam 49, no to już więcej. Tam 20, no prawie 30 lat temu byłem. No i to był taki czas jeszcze studencki. No i postanowiłem, że muszę zarobić trochę pieniędzy i wylądowałem dość blisko Toronto, zbierałem tytoń. I było to bardzo ważne doświadczenie dla mnie, bo była to bardzo, bardzo ciężka praca, bardzo ciężka. Właściwie nie nawykłem aż do takiej pracy, że wiesz, od 5 rano jestem na kombajnie, który mnie gdzieś tam przesuwa, jestem cały czas mokry, bo ten tytoń jest polewany wodą, bo tak musi być i zbieram tylko dolne listki i tak praktycznie do wieczora śpię w bardzo, wiesz, no jak my to mówiliśmy, w czworakach, czyli no w trudnych warunkach pracuję. No chyba też tak trzeba było powiedzieć wtedy, że z takimi ludźmi, no takimi też niektórymi takimi jak ja, ale też z takimi, które coś tam nie wyszło w życiu, wiesz, taka trudna może być ekipa, pracowałem na czarno, prawda? Także, ale z drugiej strony, no zobaczyłem też tą, bardzo dobrze to tak naprawdę wspominam wszystko, zobaczyłem tą przyrodę też, że niby jest tak podobnie, tak? I tak klimatycznie, i tak właściwie się, wiesz, potrafiłem odnaleźć w tej przyrodzie, a z drugiej strony nagle mi przyleciało 1000 gęsi na pole, nie? I mówię, jak to? Jak 1000 ich przyleciało? Całe pole? Ile tych zwierząt tu jest, nie? Że wiesz, że poczułem tą skalę. I też pamiętam coś takiego, to jest absurdalne, że był taki moment, że rozmawiałem z kolegami, ale też z immigration officerem, żeby zostać. Bo to był w ogóle taki czas, że ja w ogóle nawet nie wiem, jak jest teraz, ale jak ja studiowałem, to z konsulatu kanadyjskiego do nas przyjeżdżali Kanadyjczycy reklamować nam Kanadę, żebyśmy wyemigrowali do niej jako fizjoterapeuci po studiach. I moi koledzy to w ogóle zrobili. Także jeden kolega wyjechał, taki bardzo mój bliski, i mieszkał w Kanadzie. Jako fizjoterapeuta pracował, niestety zmarł. No ale to po prostu chorował. Część do Stanów, ale właśnie z tej Kanady mówili, że będą bardzo dobre warunki dla nas. Będziemy zadowoleni, szczególnie jeśli byśmy chcieli pracować w interiorze. No, także... aha, no i w końcu ci nie powiedziałem, więc w ogóle miałem takie wrażenie, także nie śmiej się może ze mnie, że Kanada jest taka wiejska, tak? Że wiesz, że to jest taki koniec świata, że ja jestem gdzieś w ogóle w lesie, że chyba życie jest gdzie indziej, a ja jestem, wiesz, taki młody i co ja na takim zadę będę robił, wiesz, no przecież to nie jest w ogóle Nowy Jork, że Boże, że ja się tutaj... Ja tu zaginę gdzieś, nie? I takie coś miałem, że ja się wystraszyłem takiej wiejskości, ja się nie byłem przygotowany na tą przyrodę, na to wszystko, na co no diametralnie inaczej na to patrzę teraz, prawda? Że patrzę, że to jest cud, że ona jest taka wielka, że to tak wygląda po prostu, jak wygląda. Ty wiesz lepiej, jak to wygląda, może ja to też idealizuję, nie? Ale wiesz, mam takie wrażenie tego, że ta przyroda jeszcze dominuje nad człowiekiem, nie? No tak jak wiemy, Kanada jest ogromnym, ogromnym krajem. Tu mieszka około 39 milionów ludzi, a w Polsce jest 37, gdzie Kanada jest wiele, wiele razy
sam Ontario, w którym ja mieszkam, jest większe niż cała Polska, więc no to też pokazuje tą skalę. A na pewno jesteś też na social media. Powiedz proszę, gdzie cię można znaleźć i wiem, że jesteś na pewno na Facebook i chyba tam najwięcej wrzucasz relacji ze swoich wypraw. Jaki jest adres, jak cię możemy znaleźć na Facebooku? I oczywiście damy link do, wyświetla się cały czas tutaj na ekranie i oczywiście też damy w opisie link do twojej strony na Facebook. Tak, jestem na Facebooku. Myślę, że to jest takie najbardziej prowadzone regularnie. Nazywa się to Leszek Naziemiec Dzikie Pływanie. A jeżeli komuś będzie mało, to myślę, że tak bardziej osobiście na różne tematy, to wrzucam też na Wild Swimming podkreślnik, też nieregularnie. Leszek na ziemię jest na YouTubie. No i jeszcze mogę wspomnieć, jak już mówimy o tych rzeczach, jeszcze o książce. Jeżeli kogoś interesuje dzikie pływanie, to jest też książka Dzikie Pływanie, wydana nieco wcześniej, w 2021 roku. Ale to też jest taka książka, jakby ktoś chciał zacząć, ale się boi i żeby nie musiał przechodzić całej tej drogi, co ja, no to wiele rzeczy tam myślę, że jakoś napisałem. W konsultacji też z moimi przyjaciółmi, którzy robią to samo, żeby uniknąć jakichś takich błędów i nie dać się zabić po prostu, mówiąc wprost, robiąc takie rzeczy. Zgadza się. A czy w książce też porusza taki temat finansów? Czy sam finansujesz swoje wyprawy? Czy masz sponsorów już na tą chwilę? Tak, mam rzeczywiście sponsorów. Na początku było ciężej, ale jak teraz może to jest bardziej popularne, ale kiedyś, kilka lat temu, czy tam 10, no 15 lat temu, wiesz, jak ktoś w telewizji zobaczył, że przy jakiejś wielkiej górze lodowej człowiek płynie jakąś tam trasę, jakieś właśnie w Arktyce czy gdzieś, to robiło takie wrażenie, że zapraszano mnie do mediów tradycyjnych, nazwijmy to, i to mi otwierało drogę, żeby pozyskiwać sponsorów. Także praktycznie musiałem dołożyć się do tej Antarktydy, a tak poza tym to wszystko jakoś tam zostało tak sfinansowane, że no nie zarobiłem na tym, ale no finansowo na zero, ale wiesz, no niesamowite wrażenia, niesamowite przygody właściwie na całym świecie. No, także no tak to wygląda. Natomiast tutaj teraz ten Yukon bardzo mi pomógł właśnie Adrian Uciński ze swoją firmą ratowniczą, plus wydarzył się też ten film, który był dofinansowany, więc mogłem się niejako trochę podłączyć do tej logistyki filmowców i to też jakoś zaczęło, no zafunkcjonowało po prostu. Ale jeszcze taką rzecz powiem, że jeśli chodzi o dzikie pływanie, to najfajniejsze jest to, że możesz zacząć pływać często blisko miejsca, w którym mieszkasz. I wiesz, właśnie wejdziesz do jeziora i zaczniesz w nim pływać i ta perspektywa, którą uzyskujesz, wiesz, na świat, jest zupełnie diametralnie inna. I chyba to jest najbardziej wartościowe, że właściwie możesz to robić w stawie, czy w lokalnej rzece, czy w lokalnym jeziorze i te wrażenia są naprawdę duże, prawda, z takiego pływania. Zgadza się, bo na początku nie trzeba dużego budżetu. Przeważnie wszędzie są jakieś rzeki, gdzie można po prostu rozpocząć trening. I w sumie chyba mnie przekonałeś, a zaraz może ja tu mam dwie rzeki blisko siebie, może wskoczę, tylko muszę sprawdzić, jaka jest temperatura teraz tej wody. Nawet nie wiem, jak to sprawdzić, na pewno się da, ale u nas jest koło zera. To jaka będzie temperatura, jak myślisz, temperatura wody, jeśli na zewnątrz jest koło zera? Jeśli ta woda płynie, wiesz, rzeka też może zamarznąć, ale zasada przynajmniej w Europie Środkowej, to tak muszę powiedzieć, jest taka, że rzeki zimą są troszkę cieplejsze niż na przykład jeziora. Tak? Czyli na przykład, wiesz, że jak pływałbym, przygotowałbym się w jeziorze i by ono miało 2-3 stopnie, to zimą w rzece bym miał 4-5 stopni. Więc trudno mi powiedzieć, no bo to zależy od, wiesz, nagle mrozy są i ta woda też będzie zamarzała, ale rzeka jest zimą troszeczkę cieplejsza, a latem jest trochę zimniejsza niż jezioro. To taka jest ogólna zasada w Europie Środkowej, że tak powiem. A ty musisz sprawdzić. Co? Właśnie teraz tak na szybko wrzuciłem Atoa River i no pokazuje takie minusowe. Tam jest 1, minus 2. Dzisiaj
przepraszam, dzisiaj jest 30, to mi pokazuje, że jest 1 do minus 2 stopni, że ma ta rzeka. Powietrze. Więc... powietrze. To jest chyba temperatura, nie wiem właśnie. Bo jak masz temperaturę powietrza, jest... 1 minus 1, to wodę będziesz miał, bym stawiał 3. Żeby ona, wiesz, zeszła zupełnie na dół, no to musi być trochę mrozu, dłużej trochę mrozu. Czyli bo od nas... 4 stopni w dół to już jest zimna woda. No. To już nie wchodzić. Nie, wchodzić, tylko tak wiesz, przygotować się, wejść, przepłynąć 100 metrów, wyjść, nie przestraszyć się tego, nic się nie stanie. Jak umiesz pływać oczywiście. Ja tu w lecie wchodzę, gdzie wiesz, na zewnątrz jest tam 30 stopni i wchodzę do jeziora i mi jest zimno, to tam 4 czy 10 stopni woda, to chyba, nie wiem, jak ja bym mógł tam wejść, ale chyba kwestia treningu. Tak, druga metoda jest taka, że jak wchodzisz latem, żeby to przeciągnąć, żebyś, wiesz, zaczął chodzić we wrześniu, skracał sobie te czasy, ale wchodził w taki naturalny sposób i takie pływanie wrześniowe, takie 2 razy w tygodniu, przeciągniesz to spokojnie na październik, od razu zobaczysz, że się da, to bardzo dużo daje. I potem na ten drugi sezon, jak to zaczniesz i nawet przestaniesz, stwierdzisz, nie, zima to jest za zimno. Ale potem jak na drugi sezon znowu coś takiego będziesz robił, że lato zaczniesz przeciągać, to nagle zaczniesz zauważać, że a nie, wrzesień to w ogóle jest okej, a październik no też i wiesz. I na przykład dociągniesz do wszystkich świętych. Nie? No tak, taka jest naturalna metoda. Nie? I tak to później, chyba że wiesz, nagle te hormony, bo to tak jest, to ci się później wydziela, wiesz, ta adrenalina, to wszystko, że zachorujesz na to, że musisz, no to pójdzie to szybciej. I to też chyba dobrze takie kąpiele w zimnej wodzie też wpływają na zdrowie. Myślę, że tak. I tylko też właśnie przede wszystkim w tym pierwszym sezonie z takim umiarem, że jeśli chcesz morsować, w sensie takiego statycznie stać w wodzie, no to żeby to, wiesz, nie przekraczało, powiedzmy, tam tych 4 minut w pierwszym sezonie. Jeżeli pływasz, to też takie 4 minutki albo dystans tam do 200 metrów, żeby nie przesadzać, bo dużo ludzi ma coś takiego, że jak już tego skosztuje i się przekona do tego, to chce za szybko mieć postęp. No i jeżeli coś takiego robisz, no to jak, nie wiem, cierpiałeś na, nie wiem, na nerki albo na zapalenie pęcherza albo coś, to po prostu zaczniesz na to chorować. W tym pierwszym sezonie to ci się pogorszy, bo ty tak naprawdę nie masz odporności na tą zimną wodę. Więc tą odporność się buduje przez 3-4 lata. Więc ten pierwszy sezon jest taki spokojny, drugi troszeczkę więcej i tak dalej, i tak dalej. Ten trzeci, czwarty sezon można tak naprawdę poszaleć. No i nie zrobisz sobie krzywdy. Czyli po prostu tak wiesz, 2 razy w tygodniu, 2 minutki, 3 minutki, do 4. To wtedy budujesz. To posłuchaj, to dla mnie chyba... Ja mam dobrą wymówkę, bo dla mnie w tym roku już jest chyba trochę za zimno na zewnątrz, to dopiero będę mógł zacząć, wiesz, w lecie może wystartuję i powoli październik, tam listopad będę próbował. Ale wiesz co, teraz, bo kiedyś byłem też taki bardziej radykalny i wiesz, mówię, nie no, zanurz się, pływaj i rób, przełam się, a też sobie myślę, że jak mieszkam tutaj nad morzem, że nawet jak idę na spacer, i wiem, że będę szedł tym brzegiem i po prostu ściągam, no nie buty, bo butów nie noszę, ale kroksy i po prostu brodzę w tej wodzie, idę po tym zimnym piachu i w moim przypadku, nie wiem, ile ten spacer, nie wiem, byłem z żoną dzisiaj, może z pół godzinki, no to po prostu eksponuję te stopy, tylko właściwie stopy na zimno, ale myślę, że to ma znaczenie, jeżeli takie rzeczy się robi i masz taki nawyk, to po prostu będziesz bardziej odporny. Nawet jeżeli chodzisz na bosaka po brzegu, czy nawet po ogrodzie, czy gdzieś masz taką okazję, że po prostu możesz ściągnąć buty, no to po prostu będzie działało. Albo nawet, wiesz, rozebrać się do kąpielówek i posiedzieć 10 minut na balkonie, czy na tarasie, na leżaku, to ma znaczenie. Tylko regularność jakaś i żeby to po prostu robić. Zgadza się, bo to... U nas tu właśnie często widzę, wiesz, Kanadyjczycy są bardziej zahartowani niż my oczywiście i ja to nawet widzę po moich dzieciach, gdzie czasem tutaj jak już jest, wiesz, tak kończy się zima, już jest tam plus 5 stopni i widzimy tutaj w krótkich spodenkach czasem, a nawet w krótkim rękawku już chodzą, więc wiesz, oni jednak są bardziej przyzwyczajeni do tych niskich temperatur. A kiedy ty ostatnio byłeś przeziębiony, bo ty musisz być dobrze zahartowany, jeśli ty
pływasz w takich zimnych wodach, chodzisz po nad brzegiem w boso, to kiedy cię ostatnio złapało jakieś przeziębienie? Wiesz co, miałem tam podczas COVID-u, miałem po prostu w jednym momencie nawet ja przesadziłem i trochę za dużo przebywałem w rzece. W ogóle przeprowadzałem łódkę swoją tam gdzieś i na Wiśle i coś tam lekkiego mnie złapało i w dodatku, tylko że przeszło mi zaraz, wiesz, i w dodatku, także myślę, że też tego nie sprawdzałem, bo nie, bo to było, za lekkie były objawy, ale prawdopodobnie to był COVID, bo później dość długo po prostu nie miałem takiej pełnej sprawności na basenie. Widziałem, że wiesz, że gorzej trochę oddycham, więc coś tam było. Czyli coś tam w COVID-zie mnie złapało, ale generalnie rzeczywiście mnie nie łapie, albo mam taki zupełny początek, który się nie rozwija infekcji. I to już od lat, od wielu, wielu, wielu lat. Tylko ten, jak zacząłem z tym zimowym pływaniem czy dzikim pływaniem, to w pierwszym sezonie po prostu chorowałem więcej, bo chciałem za dużo, za szybko. Zgadza się. Super, a już rozmawiamy prawie 50 minut, więc na koniec proszę powiedz mi, czy masz już w planach jakąś kolejną zimną kąpiel, jakąś taką wyprawę dłuższą? Takiej dłuższej wyprawy zimowej teraz nie planuję. Jestem w nowym miejscu, jestem na Wyspie Wolin, więc muszę tutaj trochę rzeczy ogarnąć, że tak powiem, jeśli chodzi o dom. Większość jest tak naprawdę już załatwiona, bo już jestem tu prawie półtora roku, ale jeszcze też coś zostało do zrobienia, więc planuję teraz latem treningowo przepłynąć Zatokę Pomorską. To można sobie to tak z Niemiec do Polski przepłynąć, bardzo ładnie, widokowo, niepływana, że na 20 albo na 30 kilometrów zrobić trasę, żeby być po prostu cały czas, wiesz, w takiej sprawności. I w następnym sezonie, jeśli logistyka wyjdzie, to moim celem jest Pacyfik. I na Oceanie Spokojnym no, wszystko mnie interesuje, wszystkie trasy. Niekoniecznie one będą jakieś tam bardzo, bardzo zimne, będą, ale będą bardzo dużym wyzwaniem. Wiesz, czy to będzie Polinezja Francuska, czy to będzie, zobaczymy co. Ale tam mnie nie było, tam są trasy do pływania i przygotowuję się też na poważnie, żeby pojechać tam z rodziną w tamte rejony i żeby się udało zostać może 2-3 miesiące. Robić też coś sensownego, żeby to tylko nie była taka, wiesz, turystyka, tylko robić coś sensownego dla społeczności lokalnej. Może jako fizjoterapeuta i przy okazji realizować cele sportowe. Tak to teraz widzę. Żeby nie robić takich, wiesz, szybkich skoków na drugą półkulę, żeby, nie wiem, być po prostu tydzień wracać, nie? Tylko żeby to jakieś miała taki szersza rzecz, żeby to była bardziej przemyślana. Super, super sprawa. Więc życzę ci kolejnych przygód w tej zimnej wodzie. Może ja kiedyś, tak jak wspomniałem wcześniej, spróbuję, ale to już w przyszłym roku, chociaż już to już niedługo, ale to raczej polecie. To więc dam ci znać, czy się zdecydowałem, bo u mnie ciężko jednak z tą zimną wodą. Bardzo ci dziękuję za tą super, super rozmowę. Oczywiście jesteśmy w kontakcie i może jeszcze kiedyś za rok zrobimy update, nagramy kolejną i opowiesz o tych o twoich nowych przygodach w wodzie. Co się dalej wydarzyło? Bardzo, bardzo mi miło. Bardzo zgadzam. Dziękuję za spotkanie. Super. Dziękuję. Jesteśmy oczywiście w kontakcie. Do następnego razu. Pa, pa. Do następnego. Trzymaj się.